Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich świętych, Marii, Mamy Jezusa. Dzisiaj będzie z nami, bo to sobota, jest taka tradycja dobra, że się wspomina Mamę Jezusa. Bo jakby się nie wspominało, to by się zapomniało. Tak jest życie. Dlatego dobrze, że jest wspomnienie. I przypominanie tego, co Jezus zrobił, jaką przeprowadził rewolucję bezkrwawą w naszej duszy, w naszej świadomości. Inna sprawa, że kościoły, religie to raczej przeprowadzają rewolucję krwawą. I tak było w przeszłości. Politycy to samo robią. Pamiętajcie, dzisiaj jest taka sytuacja, że tak jak przed wojną Ribbentrop-Mołotow ustalili, że rozbiorą Polskę, no to dzisiaj jest kontynuacja tak naprawdę tego samego. Niemcy są dogadani, już wam mówiłem, ojciec Pio mówił mi kiedyś, że nad polami, nad głowami Polaków, no i nad polami Polaków jak najbardziej, Niemcy dogadani są z Ruskimi, żeby zrobić likwidację Polski, albo na tyle zniszczyć, żeby nie była tutaj faworytem, bo Polska przeszkadza ich Unii niemiecko-ruskiej. I to dzisiaj się dzieje na oczach, dlatego tak Niemcy nie chcieli pomagać i Ukrainie oczywiście i robią wszystko, żeby inni nie pomagali. A Polacy się postawili jak w II wojnie światowej i wygrywamy to. I się zbroimy. Bardzo dobrze, żeby nas nie połknęli, bo jak nas połkną, to już wiecie, co będzie. To będą łagry w Polsce zrobione przez właśnie tych drapieżników i krwiopijców, czyli Rosji i Niemiec. Nie chodzi o to, że ich nie lubię. Lubię wszystkich tak samo, bo to są dusze, tylko ich ideologie są fatalne po prostu i niszczą ludzi, niszczą dusze, niszczą państwa. I dzisiaj się znowu zaczyna to samo. To widać już naocznie, że im chodzi o rozbiór Polski. Tusk się do tego właśnie przyczynia. Niestety robił to od początku, dlatego jeździł non-stop do Rosji, non-stop do Berlina. Ustalali, co, kiedy, jak trzeba tutaj zlikwidować, jakie firmy sprzedać, jak osłabić gospodarkę, jak zniszczyć społeczność, nie edukować, tylko edukować liberalnie albo jeszcze gorzej, żeby była wolność bez sensu. Wolność bez sensu, wolność zła. I wtedy oni mogą manipulować i rządzić Polakami, Słowianami, nami. Tak nie wolno, to jest zły system. Dlatego trzeba wszystko odwracać. I jak mówię, prawica robi to doskonale. I teraz się wszystko pięknie układa. Ale jak będzie, to zobaczymy. Mówiłem wam kiedyś, jak Teresa Neumann, stygmatyczka niemiecka, ona zastępowała czasami ojca Pio na rozmowach, przychodziła. Z nią były, często do mnie też schodziła, no bo wtedy do wszystkich tam schodziła, jeśli były rozmowy. No to mówiła mi osobiście, powiedziała, że już się wtedy modli ponad 30 lat temu, że jak niemieckie wojska będą przechodziły przez Polskę, żeby nikomu nic nie zrobiły. No widzicie, no okazuje się, że amerykańskie bazy w Niemczech właściwie to są pozamykane. Poprzenosili się gdzie indziej, u nas ich jest tam 10 tysięcy chyba żołnierzy z NATO i Amerykanów. Samych Amerykanów, no a tam tak nie za bardzo to. Coś tam odpuścili, ale nie mogą Amerykanie odpuścić, ponieważ jak odpuszczą sobie tutaj w Europie, to koniec z nimi. To już nie będą strażnikiem pokoju, chociaż z tym pokojem to różnie bywało, ale jednak jest ta demokracja, jest ta wolność, może nawet kiepska w tej chwili wolność, ale jest. U nas nie ma wolności. To, że jest zła wolność wszędzie na świecie, to wina duszy zarysowanej. To nie można też zwalać tylko na polityków, bo politycy właśnie są chorzy na duszy. Jak Tusk i inni, to są chorzy ludzie na duszy. Mają duszę poranioną, dlatego takie śmieszne rzeczy robią. I te dewotki, czyli elektorat PO, opozycji, czyli dewotki i dewoci klękają przed Tuskiem i hołdują mu, a nie wiedzą. To są tak zaślepieni, strasznie zaślepienie. Dziwię się, że pół Polski praktycznie to są postkomuniści. Jeszcze nie oderwali się od cycuszka komunizmu. Jeszcze są, jeszcze chcą powrotu do komunizmu.
No to Tusk namawia do tego, do takiego liberalnego i wolnego komunizmu. Coś okropnego, jak ja tam słyszę pani, która mówi na spotkaniu z tym pytonem Tuskiem, to mówi, że Tusk to jest drugi po papieżu w Polsce. No, to już załamały się moje ręce i uszy zwiędły. Nie mogłem tego zrozumieć. Jak można do tego stopnia być oczarowanym kłamstwem Tuska? Wszyscy to widzą, czują. Widocznie oni mają taką mapę wewnętrzną. Jeszcze to pragną tego niewolnictwa komunizmu, tego braku wolności, tego niszczenia Polski i tego układu między Niemcami a Ruskami. Oni tego dalej chcą. Dlatego popierają Tuska. Dziwię się, że takie słupki wysokie ma. No, coś niesamowitego po prostu. Płakać się chce. I fajnie dzisiaj właśnie powiedział premier Morawiecki, podobało mi się porównanie Tuska, politycznie oczywiście, że on jest jak pyton, że przytula wszystkich tych swoich, te swoje dewotki i tych dewotów na kampanii wyborczej, przytula, potem wszystkich ściśnie, wyssie z nich wszystko i zniszczy znowu. Zadusi po prostu Polskę z powrotem. Tak jak przedtem dusił, to robił dla Niemiec i dla Rosji przecież. To były układy rusko-polsko-niemieckie. Tusk miał za zadanie zniszczyć Polskę, bo taki był wymóg niemiecki i ruski, żeby tutaj nie było Polski. Zniszczyć Polskę od granic, od Wisły do Wisły i koniec. Nie ma Polski. To miał być rozbiór, tak jak chcieli właśnie przed wojną. Ale się nie udało i nie wolno, żeby się udało, bo z Polski wyjdzie iskra, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ojciec Pio powiedział, że PiS jest walcem, co rozjeżdża właśnie to wszystko. Walcuje tą ideologię, złe ideologie tego Tuska walcuje, żeby go tak zawalcował porządnie jeszcze. Bo na razie to i zawalcował Onet, zawalcował TVN, Polsat, bo to są zdradzieckie stacje niestety. Tam nie mówią prawdy. Połowiczno, jeżeli coś, to fakty bez faktów albo fakty w faktach. I złe fakty podają zawsze. Wszystko robią źle. Tam mało jest dobra, niestety mało, bardzo mało. Dlatego manipulują, ponieważ im tak płacą, bo to są polskojęzyczne media, ale nie polskie. I dlatego tak się dzieje. Oni, Niemcy i Rosja i jeszcze parę innych krajów mają wpływ na te telewizje opozycyjne i oni tu dyrygują. Tak samo Gazeta Wyborcza, widzicie, jak pluje na Polskę, na PiS, na wszystko pluje. Na to, co się da, co polskie. Na Kościół, na inne rzeczy. Opluwali papieża. To jest ich zadanie. Zadanie niemieckie, niemiecko-żydowsko-ruskie. Ale nie wszyscy Żydzi są źli. Jest wspaniałe, pełno ludzi pochodzenia żydowskiego w Polsce, od tysiąca lat tutaj żyją, trzeba się z nimi bratać i godzić. Nie wolno ich niszczyć, bo to są nasi bracia z nieba. Tak samo i wszyscy inni. Ale czy Ruscy, czy Niemcy tak samo. Tylko chodzi o ideologię. O to, żeby Polska była Polską. Żeby światło było w Polsce. A nie, żeby ostatni gasi światło. To właśnie chce Tusk, żeby ostatni zgasił światło. I tak zrobił. Zgasił światło, sam uciekł. I ludzi wysłał na zmywaki do Anglii, do Niemiec, na szparagi, żeby robili. Tyle ludzi, 5 milionów młodych ludzi wyjechało z Polski, bo Tusk zgasił światło. I teraz zrobić chce to samo, bo mu Niemcy każą. Nie wiecie? I Unia Europejska oczywiście, Bruksela, bo to im na tym zależy. Trochę się interesujcie tym, bo ja nie będę go tłumaczył cały czas. Chociaż będę musiał do wyboru, a potem będziemy się duchem zajmować więcej. Oni chcą po prostu wszystkich wykończyć i koniec. Tak to zrobić. Że bo Polska wszystkim tu przeszkadza. A widzicie, jak rośniemy. We wszystkich dziedzinach właściwie Polska jest prawie że na pierwszym miejscu w Europie w tej chwili. Bezrobocie mamy na drugim miejscu w Europie. Najtańsza benzyna w Europie. Chyba tylko w Słowacji gdzieś tam jest tańsza. To jest najtańsza.
A opozycja mówi, że dlaczego taka tania, powinna być droższa. I oni są przewrotowcy po prostu. Wywrotowcy, przewrotowcy. Nie wolno wierzyć tym dewotkom i dewotom politycznym i ludziom, bo to są dewotki. A dewota to nie zna prawdy, jest taki jak w jakiejś takiej sekcie wewnętrznej. No i to trzeba, te ideologie trzeba tępić po prostu. Ludzi nie, tylko ideologię. Ale skoro ludzie są na wysokich stanowiskach i te ideologie propagują, to trzeba im ponosie też dać. No bo jak? Się rozpanoszą i będzie koniec. Wszędzie będą takie głupoty opowiadać i taką ideologię wprowadzać. Dobrze, kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego dzisiaj życzę. I módlmy się w naszych różnych sprawach, abyśmy odbili od dna. Ojciec Pio mówi, że sięgniemy dna, odbijemy i potem położą asfalt i będzie autostrada i będziemy jechać, pędzić tą autostradą, ojciec mówił, tak? Gospodarczo i filozoficznie i duchowo będziemy pędzić i będziemy pociągać jeszcze innych. I ojciec Pio mówił, że jeszcze innym krajom będziemy pomagać. Intelektualnie i materialnie, bo u nas są ogromne zasoby w ziemi, jak się dobierzemy do tych wszystkich skarbów, jakie mamy, do węgla, do wszystkiego, to trzeba uruchomić. Niemcy rezygnują z atomu, a my zaczynamy robić atom. No nie za bardzo to, bo przecież węgiel można tak przerobić, że nigdy nie jest szkodliwy. Chińczycy potrafią to robić. Gazują pod spodem. Wszystko jest szkodliwe. A wyprodukowanie fotowoltaiki to też szkodliwe jest przecież. Elektryczne samochody też. Potem te zapalają się poza tym. Produkcja akumulatorów, jaka droga i potem utylizacja jeszcze droższa, to wszystko kosztuje, wszystko zanieczyszcza. To nie jest, że tam zielona energia jest. Nie ma zielonej energii. Nawet słońce jak przypali, to się drzewa palą, wszystko idzie w powietrze, piorun szczeli w drzewo, już się pali las. Nie przesadzajmy z tą zieloną energią. Natura sobie wszystko wyreguluje jak trzeba, tylko jej nie wolno przeszkadzać. A wydobycie ropy, tego wszystkiego, to przecież jest ziemia nasza. Te zasoby są po to, żeby z tego korzystać, tylko trzeba umieć tak zutylizować, żeby nie było tych gazów, tego wszystkiego, tego smrodu, dwutlenku węgla za dużo. A poza tym dwutlenek węgla jest potrzebny i konieczny, bo inaczej by życie zamarło, by się tutaj lodowce się zrobiły, bez jakby nie było dwutlenku węgla, bo on właśnie ociepla atmosferę. Oglądajcie filmy naukowe, to też o tym mówią właśnie. Więc nie jest źle. Jest dobrze. Wszystko PiS robi idealnie, ale niewiele ma ręce związane, ponieważ taki Tusk jeździ do Brukseli i ich koledzy wszystko naparzają, źle mówią o Polsce i wszyscy są przeciw Polsce. No to jak, co tu można zrobić? I tak zazdroszczą. Niemcy są bardzo niezadowoleni, że się zbroimy, że będzie, no niech będzie już ta elektrownia atomowa, ale węgla mamy dużo, ropy, wszystkiego mamy. Zasoby ropy też w Polsce są. Geotermia ogromna, z tego można korzystać. Ciepłe wody wystarczy wyprowadzić, mamy w miastach miasta ogrzewane. Ojciec Rydzyk już to wykorzystał, już tam działa geotermia. Niech biorą przykład z ojca Rydzyka. Wspaniałego zresztą człowieka, na którego plują tak jak na papieża naszego. Gazety wyborcze, Onety, to wszystko te świńskie media, tak właśnie plują na świętości wszystkie. Muszę sobie użyć, bo jest źle. Modlimy się do Maryi dzisiaj o nawrócenie tych wszystkich złych polityków i o nawrócenie przywódców, żeby zmienili zdanie i zaczęli duchowość szerzyć i poznawać duchowość przede wszystkim. Jezus też krzyczał, był nauczycielem, więc musimy to samo robić. Nauczać, gdzie jest droga, jaka droga. Jak jest zła, to trzeba rezygnować. A jak jest dobra, to trzeba ją promować. Proste. Opozycja idzie złą drogą. PSL 2050 to katastrofa. Konfederacja też katastrofa. To prorosyjska partia. To samo robią co Tusk tak naprawdę. I chcą wszystko sprywatyzować jak oni. Wszystko chcą sprzedać. To samo, więc to wszystko jest do skasowania, cała ta partia. Tylko PiS tu się liczy. Suwerenna Polska, Paweł Kukiz, pan Rafał Piecha też dobrze mówił, no ale on trochę może jeszcze później będzie taki bardziej
na razie to jest trochę osamotniony, bo za bardzo mówi, dobrze, że Kościół go popiera, to właśnie to będzie dobre na przyszłość. A w dalekiej przyszłości będzie jeszcze inaczej, ale to trzeba czekać. Aż dewotki PO, dewotki Tuska zrozumieją, że inna prawda istnieje, a nie kłamstwo, iluzja i oszukaństwo. I w Brukseli też to muszą zrozumieć. Ciekawe, czym jest YouTube'a, znowu skasują. A, niech se kasują, to zależy na tym. Mamy Rumble, jak coś, to na Rumble będę... Na Rumble też wgrywam. I w trzech miejscach wgrywam. Jak mnie tu skasują, to na Rumble pójdziemy i tam będziemy mówić. O antysemityzmie na Rumble też nie można, gdzieś tam czytałem, bo też się czepiają. Ale już wolne słowo jest, można mówić tak, jak się czuje, tak jak jest teraz w telewizji, więcej mogą powiedzieć. TVP Info więcej, 100 razy więcej może ode mnie powiedzieć, nie kasują jakoś nikogo tam. A ten YouTube liberalno-ateistyczny, no niestety wszystkich kasuje. Coś tam, jakieś słowo, coś nie za dużo powiesz, a szczególnie o tych wszystkich płciach, jak coś się powie, to od razu kasują. Nawiedzeni wszyscy tam są, naprawdę. Bóg stworzył dwie płcie i się one liczą, a nie jedna, tej samej płci się nie nadają do życia i jest kobieta i mężczyzna. I to tylko jest rodzina i koniec. Nie ma innego rzeczy. A wszystko, co wymyślają, to przecież tyłek nie służy do rodzenia. Oni by chcieli rodzić tyłkiem, faceci. Zgłupieli całkiem do reszty już. Niech się opanują, niech sobie troszkę wezmą do rozumu mądrości, filozofię. Niech starożytnych posłuchają trochę, albo nowożytnych, tych, którzy mądrzejszych filozofów, co mówią, jaka jest etyka, jakie jest sumienie, jaka jest cnota. Oni w ogóle jakieś cnoty znają? Nic nie znają. To jest zacofani ludzie, to jest po prostu już motłoch taki polityczny i społeczny. Motłoch. Ta cała opozycja. Po prawicy jest lepiej, dużo lepiej jest, bo tam się już mówi o tych wartościach, a tam ci nic nie mówią. Coraz gorzej z tamtej strony jest. Zapaść, kompletna zapaść. A politycznie się w ogóle na niczym nie znają. Nawet na gospodarce się nie znają, bo widzicie, do czego to doprowadzili. No ale ideologia, Rosja i Niemcy ich tak promowali, żeby tu zniszczyć gospodarkę, wszystko zniszczyć, bo tutaj ma być Berlin i Moskwa w Polsce rządzić ma. Pałac Kultury już mamy. Jeszcze jakiś, nie wiem, jakiś łuk berliński nam jeszcze wybudują tu w Warszawie i będzie już po ptokach. Ale nie dopuścimy do tego. Musimy mówić, głosić, pokazywać. To jest ważne. Mówienie. Wiedza jest ważna. Ona zmienia świat. Siła nie zmieni świata za bardzo. Wojny są, potem wszystko wraca do tego samego. Widzicie. Tylko świadomość zmienia. To módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W naszych sprawach wkładamy do koszyczka Ojca Pio nasze zdrowie, choroby, nasze finanse, które są potrzebne nam do życia. Wszystko jest potrzebne nam do życia. Ale nie można ich przeceniać. Mieć zawsze przed oczami cel ostateczny. Bo jak się tego nie ma, to się człowiek gubi i zaczyna szaleć w tym świecie. Tak się wyszaleje, że umrze biedny albo bogaty i dalej nic nie wie i musi wrócić tu z powrotem, żeby znowu biznes kręcić. I znowu być bogatym albo biednym i tak w nieskończoność. Albo politykiem, albo jakimś lewakiem, albo komunistą, albo jakimś innym niedołęgą. Bo aniołowie w tym kosmosie, a szczególnie tutaj na naszej planecie, to są niedołęgi. Ludzie to są niedołęgi, zwłaszcza politycy, bo oni nic nie czują, nic nie wiedzą, tylko patrzą, żeby zadowolić swoje ego, swoją pychę. Beznadzieja. No ale z drugiej strony anarchii też nie może być, bo będzie jeszcze gorzej, więc tylko PiS. Pamiętajcie, PiS, tak jak powtarza
Donaldek. Cały czas trzeba mówić o PiS-ie. PiS, 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 to wtedy nam to do głowy wejdzie i będziemy głosować na PiS, bo on tylko to słowo zna najbardziej. Mu pamięć jakoś uciekła i cały czas mówi o PiS-ie, o Jarosławie Kaczyńskim. Bardzo dobrze, promuje PiS. To mnie cieszy. Ja go też trochę promuję, ale negatywnie, bo z jego ideologią negatywną oczywiście. On jaki on, to ja go nie oceniam, nie osądzam, Bóg go osądzi, ale to co widzimy, to co czujemy, to możemy osądzać, oceniać. To jest nasz obowiązek nawet, polityczny, społeczny, bo jak szkoły rozwali, tak jak Putin rozwala szkoły na Ukrainie, a ten rozwali tutaj ideologicznie szkoły, to do czego to wszystko dojdzie? Do następnej katastrofy. Dziwię się, że tyle komunistów jeszcze w Polsce jest. Nawet się nie spodziewałem. Wszyscy, którzy głosują na PO, to są postkomuniści. Jak jeden. Marzy im się Berlin, Rosja i komunizm z powrotem. Taki liberalny, taki troszeczkę lepszy. Bieda po 2 złote podwyżki dawał. Ja pracowałem za 2,50. Na początku dałem 2 złote na godzinę. Potem 2,50 troszkę tak rosło. Dopiero jak PiS wszedł, to od razu wszystko zmienił. I wszyscy się wzbogacili, pięknie sobie żyją i dobrze. Może nie wszyscy, no ale... Ale jak ktoś się stara i chce, to zawsze ma szansę. Bo nie ma wielkiego bezrobocia, pracę można znaleźć w ochronie czy gdziekolwiek. Tylko w ochronie nie wolno pić. Jak piją, to ich wywalają. Ja byłem świadkiem tego. Popracował tam 2 tygodnie, 3 tygodnie, bo się uchlał na budowie i od razu wyleciał. A potem nie mieli ludzi, to z powrotem tych pijaków brali do ochrony. Mówię wam, tragedia. Czytam wam teraz wiersz. Życie, a liczba. Taki wiersz kiedyś napisałem. Nie wiem, czy zdążę coś jeszcze, bo już nagadałem trochę, nakrzyczałem, a krzyczeć trzeba, bo czas wyborów, a potem będą żniwa i będziemy oddzielać plewy od zboża i będzie nasz smaczny chlebek z dobrego zboża, niewymieszanego z plewami. W miłości wciąż to samo rośnie. Radość i cierpienie. To tak jak wielkie coś w matematyce, co się mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje. Życie niczym liczby rosnące, potęgujące się i co dnia buchające innym równaniem. A czasem jest rozpacz, matematyczna bezcelowość. Dzisiaj Ciebie widziałem, jutro już nie jestem pewny. Oto liczby cierpiące, minuty wystygłe, serca podobne ułamkom i pierwiastkom, lecz z innym uczuciem poznawane, inną myślą mnożone, innym wrażeniem sumowane. Jest dobro i jest zło. Potencjał obu ogromny. Skutki działania ich odmienne jednak. Zamknięty świat w liczbach, zamknięty w pojęcia, związany prawem, które ogranicza wolność. Oto świat liczb, świat ducha i materii. No to ta materia, coś te liczby się nie chcą ruszać teraz. Myszka się zablokowała. Ona liczy cały czas, bo to wszystko jest na jedynkach i zero. Oto świat liczb, świat ducha i materii. Oto ułamki zaświata i cyfry ziemi. Twarde jak beznadziejna przepaść. Radość i cierpienie. Czas paradoksów i dojrzewania. Czas przeliczania i poezji ducha. Taki wiersz. Na jakąś myśl? Dobrze, jakąś myśl przeczytam jedną i wiersz Maćka na koniec z drugiego mojego tomu. Im wiedzą... źle zacząłem. Leszek Miller mówił, że nieważne kto jest zaczyna, ale ważne jak to kończy. I niewiedza, i wiedza należą do wszystkich, do wszechmądrości.
Kto ile posiada, decyduje o tym nasza dyspozycyjność życia. Dobre serce i wiedza zaczynają się od osobistej kultury, wyrozumienia i pokory wobec Boga. Nie pokory wobec ludzi. Ludzie są tylko ludźmi, ojciec mi cały czas to powtarza. Ludzie są tylko ludźmi. Nie masz się upokarzać przed człowiekiem. I ojciec mi nieraz mówi, nie bój się ludzi, bądź odważny. Nie wolno się bać ludzi. Pewno jak przyjdzie jakiś tam Wagnerowiec i szczeli, no to trudno, to uciekamy. Ale ludzi nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać Tuska, że on takie farmazony opowiada. I drdy małe na okrągłe. I kłamstwa. Nie bać się, mówić prosto. Źle robisz, chłopie. On też tak się wyraża, tak samo jak ja, chłopie. Tam ktoś pytał o reparacje. To też powiedział. Chłopie, jakie reparacje? To tobie się należy. I bronił Niemców, hitlerowców. Widzicie? Hitlera broni. Cały czas Hitlera broni Tusk. Zamiast Polaków nasz rząd bronić, bo dobrze wszystko robi, sprawnie, pięknie, wszystko idzie do przodu. Zamiast bronić Lecha Jarosława Kaczyńskiego, naszego premiera, czcić tych ludzi, bo dobrze robią, dobrze rządzą, wzięli wszystko w swoje ręce i poprawili to, co zepsuł on, to on nie pochwali w niczym. Ani w jednej sekundzie nie pochwali ich. Tylko skrytykuje i potępi. No to co to za przywódca? Psychopata. Dobra, to już przeczytałem. To jeszcze wiersz Maćka. Szósty luty 2022. W niedzielę to napisał. Maciek, co jeździł też na rozmowy z ojcem Pio i ma to same poglądy, co ja. Też za prawicą, oczywiście, za PiS-em. Więc tak, bez tytułu to jest, czytam. Naród. Wybudowałem dom i zmarłem. Pusta dusza kołacze, jak strach na wróble. Matka mnie opłakuje. Dzieci, gdzie one są? Naród nie grzebie zmarłego. Truchleje przed telewizorem. Bo zamiast Boga boi się COVID-a. Naród nie słucha ani Stwórcy, ani Norwida. Mają pałace, a są bosi. Mają pełne szafy, a są nadzy. Mają pełne brzuchy i są głodni. Mają twarze, a noszą maski. Mają oczy pełne łez, a są smutni. Jak puste dzbany, we sprośne wzory. Narodzie, zajrzyj ty na karty Ewangelii, sięgnij w głąb ducha swoich wieszczów, a zrozumiesz, że tylko głupi boi się COVID-a, a mądry słucha Boga w tęsknotach Norwida. No piękny wiersz. Już go kiedyś czytałem, ale w tej nowej wersji on już mi przysłał cały ten plik w PDF-ie, więc czytam. Już wszystkie wiersze tutaj są zamieszczone. No to fajnie. Trzymajcie się systemu miłości, pamiętajcie. System miłości to wiedza uniwersalna o Bogu, o niebie, o kosmosie, o wszystkim. Tu nam ojciec Pio tyle wyjaśnił, że wiemy, jaką drogą iść. Drogą dobra, piękna, przebaczania, miłości wszystkich, zrozumienia, dlaczego żyjemy na ziemi. To bardzo ważna wiedza. Bo jak nie wiesz, dlaczego tu żyjesz, skąd się wziąłeś i po co i gdzie idziesz, no to będziesz takim politykiem właśnie. Staniesz się tumiwisistą albo politykiem, albo człowiekiem takim o szarym. A tu trzeba werwy, trzeba być trochę szalonym, jak ojciec mówił. Królestwo niebieskie gwałtem się zdobywa, Jezus też głosił taką naukę. Więc nie śpijmy raczej, tylko mówmy, czyjmy coś. Adrenalina niebiańska niech w nas stąpi i musimy coś tu zmienić w tej Polsce i na świecie. Jak iskra, to iskra. Może się coś zapali. Ważne, żeby się nasze dusze zapalały. To jest najważniejsze, a potem dopiero idzie w dalszym terminie dalej. To trzymajcie się i pa, pa.